Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż, jak Państwo pamiętają, 70% udziału w Korony Kielce. W dniu wczorajszym upłynął termin na składanie ewentualnych ofert. Okazało się, że nie ma takich ofert. W tej sytuacji miasto na pewno nie zostawi Korony Kielce. Musimy myśleć o obniżeniu budżetu klubu. Początek zawsze jest pewną niewiadomą. Nie jesteśmy faworytami tych rozgrywek. I będziemy chcieli zabrać się do roboty już od pierwszej kolejki. Witamy serdecznie z pochmurnego Krakowa. Tomku, tobie tak się chyba już tęskniło za rozgrywkami Ekstraklasy i meczami naszej Korony, że aż dzień wcześniej przyjechałeś do Krakowa. No tak, nie mogłem wytrzymać i przyjechałem tutaj już w piątek. No chciałem poczuć te emocje przed meczem. No nie powiem, że miasto żyje meczem Krakowia Korona, ale na pewno byłem w lepszej sytuacji niż piłkarze Korony, którzy dopiero do Krakowa przyjechali w dniu meczu. No także ja spałem w Krakowie, wiem jak to jest. Piłkarze niestety bardziej zmęczeni ode mnie, no jednak więcej sił muszą włożyć w to spotkanie niż ja. To co będzie z tą Koroną? Piłkarze mówili przed tym spotkaniem, że nie czują się wcale słabsi niż w poprzednim sezonie, no ale na mocniejszych też chyba nie wyglądają. Znaczy mnie niepokoi to, co powiedział Michał Zieliński po ostatnim sparingu, że defensywa będzie dobrze wyglądała, za to atak, no są pewne problemy, no a to jest napastnik jednak. Także ja myślę, że no brakuje nam tego snajpera. W czwartek zapytaliśmy trenera Ujrzyńskiego, czy ma już skład na ten mecz. Odpowiedział, niby tak, ale wszystko się może zmienić. Może w nocy jakiegoś ducha zobaczy. Jak myślisz, zobaczył jakiegoś ducha? Miejmy jednak nadzieję, że trener Ujrzyński duchów w nocy nie widział, bo to by oznaczało, że jest nawiedzony. Chociaż jeśli te duchy były jakieś pozytywne i miałyby zdradzić naszemu trenerowi sekret, jak wygrać dzisiaj z Krakowią, to akceptujemy taki rodzaj nawiedzenia. Dobrze, Paula, to typujemy wynik meczu. Jak myślisz, jak się zakończy to spotkanie? Typowałabym remis 1-1. No to był mój typ, no ale chyba muszę zmienić. No w takim razie 2-1 dla Korony? Optymistycznie. Optymistycznie, dlaczego nie? Miejmy nadzieję, że tak się zakończy.
Przyjechaliśmy do Krakowa po 3 punkty. Cel zrealizowaliśmy, cieszymy się z tego bardzo. Jedziemy do Kielc koncentrować się i przygotowywać się do następnego meczu. Żołnierza Niedzielana już jakiś czas nie ma w Koronie, także dajmy już temu spokój. No dobrze, chłopaki zagrali, widać, że faktycznie z determinacją bardzo dużą, nieźle wyglądali. Ale my im dzisiaj pomogliśmy tak naprawdę wygrać ten mecz. Spokojnie, no nie będziemy teraz się podniecać. Wygraliśmy jeden mecz, to jest początek ligi i nie ma co wariować. Byłeś wytypowany do rządu karnego? Tak, tak. Jestem jeden z zawodników wyznaczonych i wiadomo, od sytuacji na boisku zależy, kto podchodzi. Widziałem, że kilku chłopaków również wyznaczoni do karnego jakby spojrzenie mi dało do zrozumienia, że chcą, żebym ja to zrobił. Nie byłem zawodnikiem podstawowym, szedłem i taka jest rola napastnika. Nawet na jednej z odpraw trener nam analizował, że zawodnik rezerwowy ma 17% szansy na to, aby odmienić wynik spotkania. No i się udało. Cieszy to, że kibice wracają i to da się odczuć, że naprawdę dzisiaj tu przyjechali i praktycznie przez cały mecz gorąco dopingowali i to słychać, czuć.